Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Mamy kilka ekscytujących nowości w Forzie Horizon. Jeśli do tej pory zapełniliście swój garaż, czyli około 1000 slotów, teraz będziecie mogli mieć w garażu aż 2000 samochodów. Tak, zwiększyli ilość pojazdów, jakie możesz mieć w swoim garażu do 2000. 2000 unikalnych samochodów może znajdować się w twoim garażu od teraz, ale to także oznacza, że save, który będziesz miał na komputerze do Forza Horizon 5, będzie zajmował 2 GB pamięci, więc zarezerwuj sobie dodatkową pamięć na komputerze. Ale tak, mamy 2000 slotów. Kolejną nowością są nowe samochody, które bezpośrednio możecie kupić sobie w Auto Show, czyli w salonie. I pierwszym z nich jest pierwszy na liście, czyli Abarth SS10. Można go sobie kupić i to nie jest jedyny samochód, który pojawił się, który możecie sobie od razu kupić w salonie po ostatniej aktualizacji. Pojawiło się dużo włoskich samochodów i to są samochody, które są dostępne od razu do kupienia w sklepie, ale w playliście festiwalowej będzie można odblokować kolejnych 8 samochodów, więc możemy sobie zakupić tą i to jest taka nowsza alfa, ale takie też nic specjalnego. Ja bym powiedział, że to jest taki po prostu sedanik. W świecie Forza Horizon nie jest to jakieś wyjątkowe auto, prawda? 120 tysięcy kredytów i bardzo dużo takich właśnie starszych autek. Natomiast jeśli chcecie mieć naprawdę super nowoczesne auta, to posiadając nawet wersję Ultimate Forzy, niestety będziesz musiał dopłacić do specjalnego carpacka, w którym jest, a zresztą zobaczmy sobie. Carpack kosztuje sobie 44,10 zł, jeśli macie Game Passa. Ja mam Game Passa kupionego, więc... I tutaj mamy same takie egzotyki, czyli takie, myślę, że ciekawsze samochody, przynajmniej jak dla mnie. Tutaj mamy pełną listę, 7 nowych, starannie wykonanych aut, które możesz kolekcjonować i prowadzić. W tym Lamborghini Huracan z 23 roku, nowiusieńki. Ferrari 296 GTB z 22 roku, Ferrari Roma z 20 roku, Lamborghini Essenza SC, ojej, co to jest, z 20 roku, nawet nie słyszałem o czymś takim. I tu są już nasze samochody do odebrania. Co to jest? Ten samochód mnie bardzo interesuje. Ja, zobaczcie na tego, SC20, co to w ogóle jest? I tak, z tego co czytałem opinie ludzi na temat tego carpacka, to burzą się, że osoby, które kupiły sobie właśnie wersję Ultimate tej gry, powinny mieć dostęp do tych carpacków za friko. Przede wszystkim w wersji Ultimate było rozpisane, ile carpacków, jakie carpasy, jakie rzeczy będziemy mieli do dyspozycji w Forzie Horizon 5. I nawet jeśli jest to słabe ze strony Microsoftu, że udostępniają nowe carpaki, to muszę wam powiedzieć, że cena 44 zł za tak wykonane pojazdy to jest naprawdę malutko. No dla tam było chyba 50 zł liczmy, bo tam dla kogoś, kto nie ma Game Passa, no nie, to będzie, wiesz, to będzie troszeczkę drożej. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w Need for Speed Unbound, czyli grze od EA Games, ostatnio pojawił się również, może nie carpack, tylko na przykład zestaw tuningowy do samochodu, który kosztuje 65 zł. 65 zł, jeden samochód, jeden zestaw, nie możesz wejść do środka samochodu, nawet sobie go zobaczyć. Więc myślę, że to i tak nie jest wysoka cena za te samochody, które tutaj dostaniemy. Odbierzemy sobie je wszystkie, obejrzymy sobie je tak pokrótce. Tutaj mamy też jakieś Ferrari, nawet nie widzi... Słuchaj, ja nawet nie widziałem tego samochodu. Ja nie wiem, co to jest, no. Ale obejrzmy sobie je tak na szybko, zobaczmy, co one oferują. Pewnie dźwięki, w ogóle to wszystko, zaraz sobie to obadamy. Na razie sobie je wszystkie poodbieram. Przód mi się trochę nie podoba w tym Ferrari, nie? Ej, Lucek, jakiego koloru jest twoje Ferrari? Okej. Kurde, z tyłu wygląda jak Aston Martin Zagato. Ciekawy, ciekawy pojazd. Ej, nigdzie go nie widziałem, a obserwuję te nowości
supercarów, co tam wychodzi ciekawego. Tutaj mamy DaVinci Concept od Italy Design. Italy Design to jest taka nowa, można powiedzieć, marka, która robi samochody. Oni projektowali samochody dla wielu innych marek, to teraz zaczęli sobie produkować swoje własne samochody. Projektowali po prostu wygląd i tak dalej, nie? A teraz robią swoje własne samochody. No i tu mamy coś takiego, no, dziwnego bym powiedział. Zobaczcie na ten wlot powietrza z przodu. O kurde, ty, co tu się wyrabia? Patrz. Ohohoho, człowieku! Jaki sztos! Co ty gadasz? To przypomina mi Koenigsegga Jammera. O kurde, to jest niezłe. I to jest spalinówka? Czekaj, da się tutaj z tyłu coś otworzyć? Nie, ale... Da się tu do tyłu usiąść? Nie da się. Czteroosobowy samochód. Italy Design. I co, możemy to zamknąć? Wow! No piękna sprawa. Okej. Okay. I to faktycznie, to jest tylko koncept, nie? To nie jest samochód jeżdżący. Myślę, że mało praktyczne takie auto by było. Idziemy dalej. Tu mamy Huracan Technica. Coś takiego. Z 22 roku. Mhm. Teraz sobie to obadamy. Jaki fajny kolorek. O, może być. Ty, ale spoko wygląda, nie? Taki bardziej futurystyczny Huracan. Okej. Okay. Też o nim nie słyszałem. Czy to jakaś torówka jest? Ty, patrz, jakie wydechy takie... bardziej kanciaste. Pod maską mamy takie coś. I zobaczcie, ile tu jest detali, tak? To jest tylko 50 zł. Jeśli macie Game Passa, to 44. Tak porównuję do Need for Speeda. W Need for Speedzie też tak grał odcinek. Masakra. No masakra jest. No. I tu mamy coś takiego. No wydaje mi się, że jest dłuższy od standardowego Huracana. Taki wydłużony wydaje się. Nie? Tutaj jak się patrzy na tą dupę. Może ten zderzak jest taki bardziej odstający i mi się wydaje. Ale coś mam takie wrażenie. Idziemy dalej. Tutaj mamy SCV12. A to już jest zupełnie jakiś inny model Lamborghini, zobaczcie. Coś jak Lamborghini Veneno, jakaś taka torówka albo coś, nie? Takie mam skojarzenie od razu. Odbieramy sobie furkę. Jakieś tu LED-owe światła. Jakbyśmy tylko na dole mieli te światełka dodatkowe. Zobaczcie, tutaj na górze jakby nic nie ma. Otwierają nam się drzwi oczywiście do góry. Come on, to jest lampa, ale to jest jakaś torówka typowa. Ja nie wiem, czy to jest dopuszczone do ruchu drogowego. To chyba taka zabawka torowa. Jest taka klasa tutaj w Fordzie, nie? Zobaczcie jak to. I zobaczcie, ile tu jest detali. Przecież to jest kosmos. W Need for Speedzie... No dobra, już nie będę porównał do tego Need for Speeda. Dwie kompletnie inne gry, ale wiesz. Chodzi mi o porównanie tych cen, nie? Tak, to jakaś taka turóweczka będzie. Do ścigania się. No ciekawe, jak to będzie jeździć. Ciekawe, na bazie czego jest to robione. Zobaczcie, jaka to maska jest taka. A, teraz to trzeba... Nie no, są wydechy, kurde, to wiadomo. Ale czy to jest hybryda, o to mi chodzi. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy SC20 Lamborghini. Obejrzmy sobie Ford. O kurde, bez dachu. To jest jak ten Aventador. Bez dachu. Taki był wcześniej do zdobycia w playliście festiwalowej. Też spoko auto. Dobra. I tak wygląda. Ej, nie mogę nic otworzyć. To znaczy tym przyciskiem do otwierania wszystkich drzwi. Nic się nie otwiera. Zobaczcie, jak te drzwi się otwierają. One nie tylko otwierają się do góry, ale też lekko na bok. Kurde. Ale ja wam powiem, że... Forza Horizon jednak miażdży, jeśli chodzi o wykonanie tych pojazdów. Tu możemy sobie cały tył ściągnąć. Bardzo ładnie. To już jest chyba samochód dopuszczony do ruchu drogowego. Zawsze warto sprawdzić, czy mamy lusterka, czy mamy gdzieś miejsce na kierunkowskazy i tak dalej. Wtedy łatwo jest poznać, czy samochód jest dopuszczony do ruchu drogowego, czy nie. I tutaj mamy miniaturową szybę z przodu. Ciekawe, jak się jeździ takim samochodem. Ostatnio trochę więcej pojeździłem sobie roadsterami w realnym życiu i miałem taki odbiór, że ma mi urwać głowę. Tak bez dachu, nie? I teraz próbuję sobie wyobrazić, jak się jeździ bez dachu
i bez przedniej szyby. Tam mamy taką przednią szybę malutką, która przy odpowiedniej prędkości, odpowiednia prędkość, czyli powyżej chyba 150 km na godzinę, sprawia, że prawdopodobnie nie będzie nam głowy urywać. Ale i tak jeździłbym w jakichś takich chociażby okularach ochronnych, bo przy 60 km na godzinę, czy nawet przy 70 km na godzinę, gdy ta aerodynamika nie będzie tutaj działać jakoś fantastycznie, tak? Dalej będziemy na linii strzału owadowego. Jak to jakiś owad uderzy nam w oczy przy takiej prędkości, chyba masz pokus, załóżmy jakiś trzmiel albo coś takiego, nie? Więc wolałbym chyba w okularach sobie śmigać. Ale i tak chętnie bym się czymś takim pojeździł. Pojeździłbym sobie to czymś takim bez, wiesz, przedniej szyby. Zobaczył, jak to po prostu jest. Idziemy sobie dalej i mamy już ostatni samochód do przetestowania w tym Karpaku. Ciekawy ten Karpak. Nie wszystkie samochody mi się podobają, bo na przykład nie lubię takich typowych torówek. Wolę, jak są takie samochody, którymi jest sens jeździć po normalnych drogach, o, że tak powiem, nie? Chociaż te wszystkie samochody sportowe ponoć są mega niewygodne do jazdy w realnych warunkach takich drogowych. I tu mamy coś takiego. Wow, to jest jakaś przeróbka Huracana, co? Zobaczcie na to skrzydło z tyłu, tak wygląda sobie. Z tej perspektywy fajnie wykonane są te detale, nawet zobaczcie, tu się nie otwiera maska, a i tak możemy sobie podejrzeć, co jest tam w środku. Mega. Dobra, wchodzimy sobie do środka i środek wygląda tak. Też jakiś taki samochód torowy, nie? Więc moim zdaniem bomba. Jak za tę kasę, bardzo fajny Karpak. Zdecydowanie wam polecam, jeśli jesteście podjarani akurat tymi autami, które są tutaj dostępne. Jeszcze tak wygląda sobie nowe Ferrari z Karpaka. Jak już jesteśmy na drodze. O, to widzę, że tutaj przy dachu jest jakiś spoiler albo coś takiego. Posłuchajmy, jak brzmi. Tak, zdaje się, że to jest jakaś hybryda. Zobaczcie sobie na zegary. Mamy boost, widzicie? Tak, to jest hybryda na 100%, nawet jest napisane hybrid. Ale mamy tam coś takiego, taki zielony pasek na dole, charge. Ja na to zwracam uwagę, bo w Forcie Horizon 5 nie mamy zbyt wielu rzeczy, które się animują na zegarach. Widzicie, że mamy tam G-meter, który informuje nas o przeciążeniach. Tak, po prawej stronie tych zegarów. No i mamy coś, co się tam ładuje, jeśli zwalniamy. Czyli mamy jakieś hamulce dynamiczne, które ładują nam system do ładowania elektrycznego. Można to tak nazwać? W tych samochodach chyba to słuszne nazewnictwo, prawda? Powinienem grać tutaj na łopatkach, właściwie w każdym z tych samochodów, bo to już jest takie hyper auto, można powiedzieć. O, ciekawe. Ósemka jest takim sporym nadbiegiem, prawdopodobnie do jazdy typowo autostradowej, żeby mało palić. Widzicie? Wrzucam siódemeczka, tak ładne przyspieszenie do tych 250, a ósemkę wrzucam i taki nadbieg od razu, wiesz, niskie obroty. No i mamy tutaj napęd hybrydowy, więc coś tutaj pod te unijne normy jest zrobione w tym samochodzie. Ja strasznie lubię Forza Horizon 5, mimo że to jest taka bardziej gra arcade'owa, że tu jest dużo takich aspektów z realnego świata, jest to takie odwzorowanie mocy, jest odwzorowanie tego, jak samochód powinien się zachowywać w realnych warunkach. Dzięki temu można się mega, mega fajnie wczuć do jazdy takiej typowej RP. Mega mi się to podoba w tej grze. Bo w większości grach wyścigowych tych aspektów po prostu nie ma i ta gra miażdży. No i tutaj mamy kolejny w Karpaku z Karpaka
samochód, czyli Ferrari Roma, który wygląda może trochę bardziej grzecznie od poprzedniego auta, ale mamy tutaj niecałe 4 litry V8, silnik podwójnie doładowany, i to naprawdę przyspiesza. Mamy tutaj skrzynię biegów z F1. 612 chyba koni mechanicznych, coś takiego, gdzieś nieco ponad 600 koni mechanicznych mamy tutaj w standardzie. Spoiler oczywiście, zobaczcie, gdy hamujemy, on tam sobie pracuje. Co ciekawe, ze względu na emisję spalin, ten samochód, to jest benzyniak, ma filtr cząstek stałych w swoim układzie wydechowym, rozumiesz? Taki samochód ma filtr, podobny jak w dieslach, trochę tam inny wiadomo, ale podobny jak w dieslach, filtr cząstek stały. Uwierzysz w to? W ogóle te nowe benzyniaki już mają, nie tylko takie samochody sportowe, już mają montowane te filtry cząstek stałych. I to jest moim zdaniem śmieszne, no bo filtr cząstek stałych zbiera te ciężkie cząsteczki wydalane z silników spalinowych, ale ten filtr cząstek stałych jest i tak przez system wypalany co jakiś czas, po prostu oczyszczany. I wtedy te wszystkie brudy i tak z niego są wydalane do atmosfery, więc gdzie tu logika? What the fuck? Ja tego kompletnie nie czaję, może jestem jakimś dinozaurem technologicznym albo coś, ale no, nie rozumiem. Oczywiście mamy tutaj 8-biegową skrzynię, jak wspomniałem, z F1, także bardzo, bardzo szybka dwusprzęgłówka. I tak wygląda sobie środek, nieco podobnie do poprzedniej Ferrarki, z tym, że tutaj nie mamy tych wszystkich bajerów, wodotrysków hybrydowych. Tutaj mamy czystą spalinówkę, ale nie klasycznie jak to w Ferrari bywa, że wolno ssący silnik bez doładowania, tutaj już mamy podwójne doładowanie. Ferrari lubiło do swoich samochodów wrzucać niedoładowane wersje swoich bardzo prostych w konstrukcji silników. A tutaj proszę, mamy już dwie sprężarki. Także świat idzie do przodu. Ciekawe, czy w dobrą stronę, czy nie na przykład w krzaki. O, jak my teraz. A tu mamy Ital Design, która wygląda sobie tak. Co mi przypomina? Z przodu Mondeo trochę, z tyłu Audi RS7, wiesz, ten taki spad. Tylne lampy, nie wiem, coś takiego nowego, można powiedzieć. Boczne drzwi, to już widzieliście, wygląda mega futurystycznie, przypomina Koenigsegga Gemera. A to ciekawe auto. I posłuchajmy Launch Control. Tak, to jest elektryk, no. O, mamy tutaj dwa biegi. Okej. Okay. Nie, jest to nowość w Fordzie, że mamy dwa biegi w samochodzie elektrycznym, ale jest to na pewno mało spotykane. Ej. Dobra, coś tu spieprzyli. Zobaczcie na zegary i sprawdźcie sobie zegar, gdzie mamy prędkość. Jest wyrażony w milach na godzinę. I niestety coś tutaj chyba źle nałożyli ten zegar. Widzicie, że te mile są jakby przesunięte w 201 teraz. Jest przesunięte za bardzo w prawo, chyba powinno być na środku. Z kolei tam, gdzie mamy moc, powinno być chyba trochę wyżej. Nie? Tak... Okej. Okay. No nie postarali się, kurczę. Ale no 44 zł, no, nie jest dużo. Za tym, ten samochód, no nie wiem, to nie jest realne auto, tutaj nawet nie ma co specjalnie się rozgadywać o specyfikacji, dlatego że tego samochodu nie produkują seryjnie. Moim zdaniem warto by było, w ogóle to nie jest auto, które jest produkowane nawet na małą skalę, jak na przykład jakieś samochody torowe, no nie? To jest auto, po prostu koncept do pokazania. I gry są bardzo dobrym miejscem do tego, aby takimi furami sobie pojeździć, nie? Takimi, można powiedzieć, nierealnymi.
I mamy Huracan Technica, tak się nazywa. Jest to jeden ze takich tańszych tych nowych Huracanów. Najdroższy jest STO, a najtańszy jest chyba Evo, tak? Jeszcze sprawdzę sobie. Tak, najtańszy to jest Evo i ten jest jakby trochę powyżej Evo. Droższy. Jest trochę droższy od Evo, ale nieduży. I wygląda sobie tak, oczywiście mamy tutaj V10. Ciekawe, czy mamy tutaj też... O Jezu, co tu się stało? Kurde, ktoś mnie zaatakował trafikiem. Dostałem headshota trafikiem. I wygląda sobie fura tak, ja mam wrażenie, że on jest jakiś taki dłuższy niż te poprzednie Huracany. W pewnym momencie Huracany otrzymały też tylną skrętną oś, więc poprawiło to skrętność na, no, ogólnie parametry jazdy, nie? Ta tylna oś nie skręca się jakoś dramatycznie, ale trochę się skręca. No i posłuchajmy, jak brzmi. Takie bardzo udane samochody, jeśli chodzi o sprzedaż, prawda? Bo dużo się tego widzi w social media, co chwilę jakiś Jupiter kupuje sobie Huracana takiego czy innego. Budda też sobie kupił swoje STO i planuje tam jakieś tuningi i tak dalej. No a tutaj mamy takiego nieco tańszego Huracana. Niektórzy oceniają, że to jest taki sweet spot między osiągami a ceną. Że dostajemy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Stosunek jakości do ceny jest dobry. No ciekawe, może i tak. Kiedyś może sobie kupię takiego Huracana. Życzcie mi tego. Na szczęście nie hybrydowy. Nie wiem, gdzie system hybrydowy mógłby się tutaj pomieścić. Musieliby chyba całkowicie tego Huracana przeprojektować. Więc tutaj takich rzeczy nie mamy. Jest to czysta spalinówka z V10, 5,2 litra. Standardzik, który znamy już od 2014 roku, kiedy pojawił się pierwszy Huracan. Oczywiście ten silnik jest cały czas jakoś tam ulepszany i wychodzą jego nowe wersje, więc te nowe Huracany mogą mieć nawet o 30 koni mechanicznych mocy więcej. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No po prostu jest więcej, nowe silniki, jakieś tam inne rozwiązania, więc czemu przy okazji nie zwiększyć jego mocy. Myślę, że tutaj bardziej ważne jest to, w jaki sposób samochód się prowadzi, jak poprawiono jego osiągi na zakrętach, bo to daje mega, mega dużo frajdy. Ja wam powiem, że w rzeczywistym świecie pokonywanie zakrętów jest dużo fajniejsze i w ogóle takie przyspieszanie, gdzieś tutaj zwalnianie i hamowanie, to są przeciążenia i one dają najwięcej frajdy, dużo więcej niż taka turboszybka jazda 400 km na godzinę, jak mamy tutaj w Fordzie Horizon 5. Nie wierzycie mi? Okej, weźcie sobie tatę, czy tam sami sobie wypożyczcie, jak macie 18 czy tam więcej lat, samochód wypożyczcie sobie jakiś sportowy i zobaczycie. Nie wierzcie mi na słowo, sprawdźcie sami, będziecie zaskoczeni, jak nudna jazda po autostradzie jest, a jak fajnie jeździ się po ładnej drodze. A w Polsce jest jedna taka droga, gdzie jest bardzo dużo zakrętów, najwięcej chyba w Polsce. I wygląda trochę jak jakieś Włochy albo coś takiego, ale nie będę wam nic więcej zdradzał. Bierzcie telefony w ręce i... sprawdźcie sami. Jest taka droga, można sobie pojechać, zobaczyć. Trzeba będzie się tam wybrać, jakiegoś vloga nagrać chyba, nie? I tu mamy prawdziwego potwora. Zobaczcie, jaka długa jest ta fura. Z tyłu migacz, dźwięk dziwny. Ale skręca. Środek wygląda tak. Gdzie są zegary? Halo! A, wszystkie zegary są na kierownicy. To jest torówka.
Czy on robił pierdy podczas gdy przyspieszałem? Wow, a dlaczego? Ja mam cały czas gaz do końca wciśnięty. No, to ciekawe, pewnie jakieś dziwaczne rozwiązanie jest tutaj zastosowane w tym samochodzie. Ale to się rzadko zdarza, że przy wciśniętym do maksa gazie mamy marchewy z rur wydechowych. Skręca zajebiście, mam wrażenie, że ten samochód jest jakiś ultra lekki. Strasznie lubię jeździć na kierownicy na kamerze z maski, bo dosyć dobrze samochód się wtedy czuje, przynajmniej w Fordzie Horizon 5. I tutaj, wow, to skręcanie jest kosmiczne. Wow, jaka wydzierajka z tego auta. O, na ten samochód czekałem. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy już podobne auto, nazywa się Aventador J. Jest już w grze, można sobie nim też pojeździć i go zdobyć. Tutaj mamy coś, co wygląda jakby było budowane na bazie Aventadora, ale jest już pod zupełnie inną nazwą. I wygląda zresztą nieco inaczej ten środek. Zderzak tylny to w ogóle jakaś masakracja. Posłuchajmy, jak brzmi. Zachowuje się, jakbyśmy mieli tutaj wolno sący silnik. Ale najważniejsze w tym samochodzie to jazda w kokpicie. Właściwie jest jeszcze jeden taki samochód bez przedniej szyby. To jest jakieś takie Ferrari, ale zapomniałem, jak się nazywa. Ale to nie jest pierwsze Lambo bez przedniej szyby. Tu jest przednia szyba, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że jej nie ma, prawda? Ja, ej, to musi być fantastyczne auto do jazdy w mieście. Zobaczcie, nie mamy tego słupka A, nic nam nie zasłania drogi. Mamy właściwie takie pole widzenia jak rowerzysta. Wszystko ładnie widzimy, każdego pieszego, nikogo niepotrzebnie nie potrącimy. Chyba że jedziemy przez miasto 300 km na godzinę. Może być wtedy naprawdę trudno kogoś wyminąć i oszczędzić mu życie, nie przecinając go w pół. I oto nasza ostatnia furka do testów. Wygląda sobie tak. Jest to też jakieś torowe Lambo. Posłuchajmy, jak brzmi. Te torówki mają czasami naprawdę fajne dźwięki. Wow, ale czad! Fajnie to brzmi! O kurde, ej, ten samochód brzmi naprawdę fantastycznie. Zobaczmy środek, środek wygląda tak, widać tutaj klatkę bezpieczeństwa z jakimiś spawami, te spawy wyglądają super. To jest samochód typowo na robotę na torze, kurde. Ale ten dźwięk mi się bardzo podoba. Ja mam ochotę cały czas jeździć na tej kamerze z tyłu, jak gram na kierownicy. Naprawdę bardzo ładnie brzmi.
Obejrzyjmy sobie jeszcze playlistę festiwalową, więc mamy SVJ Lambo do zdobycia. Oczywiście wszystko tutaj obraca się wokół motoryzacji włoskiej, więc tylko i wyłącznie włoskie samochody. Fury do zdobycia tutaj to głównie starocie. Moim zdaniem oni specjalnie dali takie starsze furki, żeby każdy kupował Karpaka, prawda? O to tutaj chodzi. Nie oszukujmy się, wszystkie super fury wrzucili do Karpaka, no to nie mogło być inaczej, no. Mamy tutaj starą Alfę, mamy Abartha, którego jestem bardzo ciekawy, mamy tego starszego Abartha, to jest taki ciekawy samochód. W rzeczywistości on jest bardzo tani, jak na tak wyglądające auto, że tak powiem. Mamy tam silnik chyba 1.4. Zdaje się, że ten. To jest Fiat Tipo. Tylko, że dla singli chyba. No taka. Jeśli chodzi o osiągi, w rzeczywistości nic specjalnego. Ale no jest. Chyba, że wersja Abarth jest jakaś dokokszona jeszcze, nie wiadomo czym. Natomiast ten Abarth jest bardzo ciekawy. To jest taki mały samochodzik, szeroki, waży gdzieś około tony. W rzeczywistości jest to totalny sztos. Tym samochodem chciałbym się przejechać. A słyszałem, że jest totalny rozpierdziel tym autem. 1.4 T-Jet też silnik. I mamy tutaj możliwość posiadania w tym samochodzie skrzyni automatycznej, która jest tak naprawdę jednosprzęgłowym, zautomatyzowanym manualem i... Wolałbym chyba manual, taki normalny na gałeczkę ze sprzęgłem. I tyle jeśli chodzi o nowości, moi drodzy, 2000 samochodów w garażu. 2000, jakby 30 nie wystarczyło, no, już musi być 2000. Co o tym powiecie? Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku z nowości w Forzie Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Hejas!